49. sesji Rady Gminy Brójce. Sesja jest prowadzona zdalnie, Szanowni Państwo. Witam koleżanki, kolegów radnych, pana wójta, panią sekretarz, panią skarbnik, pana Krzysia, wszystkich Państwa oglądających dzisiejszą sesję. Otwieram sesję, przeczytam listę obecności i wtedy stwierdzę prawomocność obrad. Radny Banach Leszek. Obecny? Obecny. Braun Andrzej. Obecny. Brdoń Aleksandra. Obecna. Brdoń Urszula, jestem. Cąporyk Magdalena. Dzień dobry wszystkim obecnym. Derach Marcin. Obecny. Filip Czesław. Jestem. Gajewska Iwona. Witam i jestem. Jasiński Jerzy. Witam, jestem. Kulik Przemysław. Radny Kulik Przemysław. Czy pan radny mnie słyszy? Albo niech chociaż się pokaże na wizji. To ja wtedy stwierdzę, że jest, bo może jakieś zakłócenia z głosem. Panie radny? Halo, halo. Ulu, czy ty do mnie mówisz, bo ja też nie mam trochę... O tak, tutaj... radny Kulik Przemysław, czy jest obecny? Słyszymy, że jest. Jestem, kłopoty techniczne. Chyba no rozumiem, dlatego prosiłam, że jeżeli nie słychać, to chociaż żeby było widać. Kępka Sylwester, nie ma radnego. Muras Marek. Obecny. Pach Marian. Radny Pach Marian. Dzień dobry, jestem. Witam pięknie. Radny Płóciennik Andrzej. Jestem. I radny Zawada Henryk. Jestem. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszycie, obecni są w ilości 14 radnych, także stwierdzam prawomocność obrad. Szanowni Państwo, przeczytam teraz porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, zgłoszenie wniosków do porządku obrad. Punkt trzeci, powołanie komisji uchwał. Punkt czwarty, uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja wójta gminy Brójce z działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza, zmian w budżecie gminy Brójce na 2022 rok. Druga, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brójce na lata 2022-2030. Punkt trzeci, niewyrażenia zgody na wyodrębnienie... This meeting is being recorded. ...gminy Brójce środków stanowiących Fundusz Sołecki. Czwarty, uchwalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w Brójcach. Piąty, wyznaczenie miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu. Szósty, ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami astenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków. Siódmy, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2022. Punkt siódmy, proszę Państwa, to interpelacje radnych i wolne wnioski. Punkt ósmy, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I punktem dziewiątym, Szanowni Państwo, zakończymy dzisiejsze obrady. Powołujemy w tej chwili, jeżeli nie ma wniosków do porządku obrad, nie ma? Nie ma. Powołujemy komisję uchwał. Proponuję, żeby komisja pracowała w składzie radny Braun Andrzej, radna Brdonia Aleksandra i radna Cąporek Magdalena. Czy Państwo radni przychylają się do mojej propozycji? Oczywiście. Dobrze. Wyrażamy zgodę. Cieszymy się bardzo. Nie słyszę tych, co są bezpośrednio zaangażowani, ale dziękuję. Proszę Państwa, punkt czwarty, uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Państwo radni otrzymali protokół na maila. Czy mają jakieś uwagi? Nie ma? Dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu piątego, a mianowicie informacja wójta gminy Brójce z działalności międzysesyjnej. Panie wójcie, zapraszam do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że w dniu dzisiejszym składamy dwa wnioski do programu rozwoju obszarów wiejskich na zagospodarowanie terenu przy Altanie w Kurowicach. Chcielibyśmy utworzyć tam miejsce odpoczynku rowerzystów.
i wartość kosztorysowa tego zadania to 120 tysięcy złotych. Jak również taki wniosek o zagospodarowanie terenu w Woli Rakowej. Tutaj ta wartość kosztorysowa jest trochę większa, 230 tysięcy złotych. Chodzi nam o utworzenie w Woli Rakowej w parku takiego miejsca odpoczynku, w ramach którego chcielibyśmy tutaj wybudować chodnik, postawić tam ławki, pewne tutaj roślinność posadzić, tak żeby to było takie miejsce, gdzie nasi mieszkańcy będą mogli w przyjemny sposób spędzać czas. Te wnioski będą składane za pomocą tutaj Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STER i ostatecznie będą te wnioski weryfikowane przez Urząd Marszałkowski. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to aktualnie przygotowujemy zapytania ofertowe na wykonanie wykonawców programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego modernizacji drogi w Giemzowie. W dniu wczorajszym takie dokumenty zostały podpisane. Szukamy wykonawcy takiego programu funkcjonalno-użytkowego, za pomocą którego w formule zaprojektuj i wybuduj będziemy w tym roku budować chodnik w miejscowości Giemzów. Chodzi o chodnik biegnący przez całą miejscowość, jak również chodzi też o modernizację jezdni, no, która tutaj w naszej ocenie wymagałaby już modernizacji. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jesteśmy na etapie przygotowania się do wielkiej inwestycji, a mianowicie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, jak również zagospodarowania terenów przyległych do urzędu. Obecnie uzupełniamy już przygotowany wcześniej projekt o takie dwie dodatkowe kwestie, a mianowicie zaprojektowanie wentylacji w urzędzie, no, której po prostu w tym momencie jeszcze nie ma, jak również wykonanie takiego szczegółowego projektu elektrycznego, no, który będzie zakładał wymianę też części instalacji elektrycznej, która jest już tutaj naprawdę bardzo wiekowa i często z tego powodu przepalają nam się różnego rodzaju urządzenia. Także po wykonaniu takich projektów no, będziemy starali się ogłosić postępowanie przetargowe i tą inwestycję wykonać. Chciałbym też powiedzieć, że no, jeszcze przed chwilą, jeszcze niedawno były kontynuowane prace budowlane na parkingu w Bukowcu. No, niestety teraz z uwagi na warunki atmosferyczne te prace zostały wstrzymane. Zostały już osadzone krawężniki. Następnie miejsca pomiędzy krawężnikami zostaną utwardzone tłuczniem, a jak warunki atmosferyczne na to pozwolą, to będzie położony jeszcze na tym wszystkim dywanik asfaltowy, tak żeby można było już naprawdę w taki cywilizowany sposób z tego parkingu korzystać. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, myślę, że też informacja, na którą czekają mieszkańcy Bukowca. Podpisaliśmy umowę na modernizację dróg trzech ulic w Bukowcu. W dniu wczorajszym został przekazany teren budowy i tutaj również troszeczkę jesteśmy uzależnieni od warunków takich pogodowych. Mam nadzieję, że ta zima, która się właśnie za oknem zrobiła, to w miarę niedługo odpuści i będzie kilka dni takich wolnych, żeby firma mogła tutaj takie prace budowlane poczynić. Chciałbym też powiedzieć, że no, trwa obecnie inwestycja w postaci budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karpin. No niestety po wykonaniu tego odcinka w Karpinie w drodze gminnej w kierunku miejscowości Kotliny, no, firma trochę zaprzestała prac związanych z budową tej sieci kanalizacyjnej. Nie wiem, czy to wynika tutaj z warunków atmosferycznych, czy z jakichś innych powodów. Natomiast wysłaliśmy już też pisma takie przypominające o tym, że
no, żeby ta inwestycja była wykonywana. Mamy również trochę problem z tą firmą, ponieważ no, takie zgłoszenie reklamacyjne też tutaj do firmy wysłaliśmy, a mianowicie zapadły się tam bodajże 2 studzienki kanalizacyjne. No i teraz chcielibyśmy, żeby te studzienki zostały podniesione, także no, czekamy na tutaj reakcję ze strony firmy. Chciałbym też powiedzieć, że trwają czynności formalne związane z odebraniem kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych. Jeszcze na koniec roku została wybudowana właśnie taka sieć kanalizacyjna w Bukowcu na tych terenach, na których no, w przyszłości, mam nadzieję, będą funkcjonowały jakieś przedsiębiorstwa. Obecnie są wszelkie takie formalności związane z odbiorem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Tak naprawdę jesteśmy już praktycznie gotowi do tego, aby wybudować nawierzchnię, czyli drogę plus chodnik plus oświetlenie na tych terenach inwestycyjnych. Ja przypomnę, że część środków już na to mamy. To są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w Kurowicach. Czekamy już w tym momencie tylko i wyłącznie na wydanie takiego pozwolenia. Po otrzymaniu tego pozwolenia przeprowadzimy postępowanie przetargowe, aby wyłonić firmę, która wykona tą inwestycję. I również tutaj w przypadku tego zadania środki na jego realizację pochodzą przede wszystkim z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trwają również prace projektowe dotyczące projektu sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Bukowiec i Wygoda. Obecnie właśnie projektant tutaj no, zaproponował pewne rozwiązania, także widać, że te prace trwają i również muszę powiedzieć, że po wykonaniu tego projektu będziemy chcieli, aby tą inwestycję zrealizować. Natomiast jestem też, jak będąc tutaj przy tej inwestycji, chciałbym poinformować, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie tu w Urzędzie Gminy z panem starostą i z panią wicestarostą z Ewą Gładysz, z panem starostą Andrzejem Upalą i między innymi rozmawialiśmy na temat planów dotyczących ulicy Górnej w Bukowcu. Poinformowałem tutaj pana starostę i panią starostę, że zaplanowaliśmy tą inwestycję budowa sieci kanalizacyjnej w miejscu tutaj ulicy Górnej. Także w tym roku, w drugiej połowie roku, mam nadzieję, rozpoczną się prace projektowe związane już z modernizacją nawierzchni na ulicy Górnej, no tak, żeby ostatecznie dokończyć te prace inwestycyjne na ulicy Górnej. Chciałbym również powiedzieć, że otrzymałem taką informację, że do starostwa powiatowego zostały złożone dokumenty dotyczące budowy boiska, czyli tego kompleksu sportowego w Bukowcu. Jedna sprawa to jest sprawa budowy płyty boiska, to jest na zgłoszenie, plus budynki, które są takimi budynkami towarzyszącymi. To jest na pozwolenie na budowę. Myślę, że w najbliższych dniach będzie wiadomo już coś więcej na ten temat, czy to zgłoszenie zostanie przyjęte, no i czy otrzymamy pozwolenie na budowę. Tak naprawdę wykonawca, który podjął się tego projektu, tych prac, no już dawno ten projekt powinien nam przygotować. Obecnie wskazaliśmy tej firmie termin, do którego ma się tutaj z tego projektu rozliczyć. No i zobaczymy, co będzie dalej. Nie chcę w tym momencie jeszcze jakoś jednoznacznie mówić, w jaki sposób zareagujemy. Natomiast zobaczymy, co tutaj starostwo powiatowe odpowie na te złożone dokumenty. Trwają również prace projektowe dotyczące budowy
rozbudowy szkoły podstawowej w Łukowcu. Planowany termin zakończenia tego zadania to 25 lutego, natomiast otrzymaliśmy takie pismo z prośbą o wydłużenie tego terminu. No, poprosiliśmy o to, aby nam firma wskazała, jaki jest powód wydłużenia tego terminu, także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. W każdym razie wiemy również, że prace trwają, ponieważ jest tutaj cały czas korespondencja na temat przyjętych rozwiązań, także zobaczymy, jaki będzie tego ostateczny efekt. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to przygotowujemy się do złożenia wniosku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim. Chodzi tutaj o modernizację ulicy Krętej w Woli Rakowej. Wniosek planujemy złożyć do 31 stycznia, także zobaczymy, czy tutaj Urząd Marszałkowski przyzna nam środki na realizację tego zadania. W ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania STER, ze stowarzyszeniem, o którym już wcześniej mówiłem, najprawdopodobniej będziemy realizować projekt współpracy, budowa placu zabaw w Kotlinach. Chodzi tutaj o plac zabaw, który miałby być wybudowany na terenie tutaj zajmowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinach. No, pewną koncepcję i można powiedzieć tutaj założenia projektowe mamy, natomiast obecnie trwają jeszcze tutaj rozmowy ze stowarzyszeniem na temat ponoszenia kosztów dalszego funkcjonowania tego placu zabaw. Tutaj mamy pewne sprzeczne poglądy na temat tego, kto powinien ubezpieczać ten plac zabaw. Natomiast myślę, że ostatecznie dojdziemy do porozumienia, no i tutaj ten plac zabaw ostatecznie powstanie. Chciałbym też powiedzieć, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z firmą projektową co do budowy oświetlenia na terenie gminy Brójce. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku zbieraliśmy wnioski dotyczące lokalizacji ewentualnych nowych punktów świetlnych, chodzi tak naprawdę o latarnie, o słupy oświetleniowe z oprawami. No, będziemy teraz na ten temat sobie z projektantem dyskutować i chcemy, żeby w tym roku taki projekt został przygotowany, jak również, żeby to oświetlenie brakujące na terenie całej gminy zostało uzupełnione. Przygotowujemy się również do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach tak zwanej Polski cyfrowej gminy. To jest takie dofinansowanie, które ma umożliwić urzędom gmin kontakt, można powiedzieć, teleinformatyczny z mieszkańcami na wypadek właśnie między innymi pandemii, żeby pomimo tutaj jakichś warunków pandemicznych można było załatwiać sprawy w urzędzie. Chcielibyśmy złożyć taki wniosek na zakup sprzętu. Wiemy już, że możemy się ubiegać o dofinansowanie w kwocie około 180 tysięcy złotych, także jest to raczej taka duża kwota, ale biorąc pod uwagę ceny oprogramowania, ceny sprzętu, no może się okazać, że zbyt wiele nie uda się za te pieniądze kupić, natomiast spróbujemy, aby tutaj te pieniądze wsparły funkcjonowanie naszego urzędu i żeby po prostu w sytuacjach takich pandemicznych naszym mieszkańcom żyło się i kontaktowało z urzędem gminy o wiele lepiej. Przygotowujemy się również do złożenia 3 wniosków w ramach 2. edycji Polskiego Ładu. Właśnie w dniu dzisiejszym o godzinie 13 zostałem zaproszony na spotkanie tutaj z panem ministrem Waldemarem Budą, z panem wojewodą łódzkim. Spotkanie odbędzie się w Skierniewicach, trochę więcej będzie na ten temat powiedziane, także ja również na ten temat pozwolę sobie państwu przekazać informacje na kolejnej sesji Rady Gminy.
Prośbę mam również tutaj do Państwa radnych, jak i do zapewne słuchających nas sołtysów, że posiadam informację, że w najbliższych dniach powinna ukazać się informacja na temat uruchomionego naboru na tak zwane granty sołeckie. Jest to już kolejna edycja tych programów w tym roku. Z takich dofinansowań już część Sołec skorzystało. Miałbym taką prośbę, aby właśnie w tym czasie, do momentu samego uruchomienia tego programu, przemyśleć, co byłoby tutaj potrzebne na terenie waszych sołectw. Można oczywiście składać tutaj będzie wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski będzie takie dofinansowanie przyznawał. Taka sytuacja pojawia się już któryś raz z kolei. W pierwszych latach to Rada Gminy, właśnie Rada Gminy, to tutaj gmina wybierała te wnioski, które miały być przeznaczone do dofinansowania. Obecnie wnioski składa się bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego i to Urząd Marszałkowski ocenia, które z tych wniosków będą przeznaczone do dofinansowania. Także wielka prośba tutaj do Państwa o to, aby się w sołectwach zastanowić, na jakie potrzeby tutaj należałoby takie wnioski do Urzędu Marszałkowskiego złożyć. Chciałbym również powiedzieć, że od przyszłego tygodnia rozpoczynamy przygotowania do naboru na odnawialne źródła energii, czyli na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach naszych tutaj mieszkańców z terenu gminy Brójce. To już jest druga, można powiedzieć, edycja takiego naboru, z tym, że pierwsza edycja była to edycja na zasadzie takiego, można powiedzieć, naboru konkursowego. W tym momencie wnioski, które będziemy składać, to będą już w tak zwanym trybie pozakonkursowym, czyli jeżeli będą one właściwie przygotowane, to jest stuprocentowa gwarancja, że te wnioski zostaną przyznane. Ten kolejny nabór będzie przewidywał zamontowanie instalacji fotowoltaicznych na kolejnych 50 dachach, w 50 gospodarstwach domowych. No i myślę, że to jest taki bardzo ciekawy projekt i mam nadzieję, że z tego pytania, jeśli chodzi o ten pierwszy nabór, kiedy będzie można te instalacje fotowoltaiczne montować na dachach, zwłaszcza, że zmieniło się prawo i w związku z tym ma zmienić się sposób rozliczeń tutaj mieszkańców z zakładem energetycznym. I chciałbym powiedzieć, że ten nasz wniosek jest już, można powiedzieć, zweryfikowany i czekamy na informację o przyznaniu dofinansowania. Na ten moment jeszcze żadnej informacji nie dostaliśmy, że te środki zostały tutaj dla naszej gminy przyznane. Jak tylko jakaś taka informacja na ten temat się pojawi, to ja postaram się, aby osoby zainteresowane bądź też w ogóle za pomocą tutaj tych naszych internetowych stron poinformować, że są już te pieniądze i że przygotowujemy się do wyłonienia firmy, która na terenie całej gminy będzie zakładała te instalacje fotowoltaiczne na prywatnych domach. Na ten moment niestety nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Wiem tylko z Urzędu Marszałkowskiego, że decyzja jeszcze co do samego dofinansowania nie została podjęta. Nie wiem, kiedy zostanie podjęta, ponieważ też taką informację otrzymałem, że nie wiadomo, kiedy ten program będzie mógł przejść do kolejnego etapu. Także mówię, czekamy. Z takich dobrych informacji, które słyszałem, to najprawdopodobniej prawo ma się zmienić w taki sposób, że ci mieszkańcy, którzy będą zakładać te instalacje fotowoltaiczne za pośrednictwem właśnie urzędów gmin, będą jeszcze podobno rozliczane na tych starych zasadach
tutaj z firmą z PGE, czyli z zakładem energetycznym. No nie jest to do końca sprawdzona informacja, ale już tutaj ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej takie informacje udało mi się pozyskać. Zobaczymy, czym to się ostatecznie zakończy, natomiast czas pokaże. Jeszcze raz, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym poinformować o tym, że planujemy ten kolejny nabór, także jeżeli ktoś nie złożył swojego wniosku w poprzednim naborze, to może mieć teraz szansę właśnie w tym naborze kolejnym. Zrozumiałem, kiedy ten nabór miał być drugi? Ten drugi nabór będzie w najbliższych dniach jakoś. My też oczywiście wcześniej damy jakąś informację, że planujemy taki nabór. No nie chciałbym teraz jeszcze powiedzieć, czy to będzie w poniedziałek czy wtorek. Raczej bym powiedział, że to będzie w troszeczkę późniejszym terminie, ale chcemy, żeby uprzednio wcześniej poinformować mieszkańców o tym, że taki nabór będzie i no, będziemy tutaj za pomocą internetu, jak i również Państwa sołtysów informować, że jest taka możliwość złożenia. A czy jeszcze tylko na dachach, czy na ziemi też mogą składać, jeżeli ktoś chce na ziemi? Wydaje mi się, to też tutaj ta informacja wymaga sprawdzenia, natomiast wydaje mi się, że również na tych terenach przyległych do domu będzie można. Tutaj no, nie jestem w tym momencie zupełnie w 100% gotowy na to pytanie, ale na pewno sprawdzę i tutaj panu radnemu taką informację przekażę. Rozumiem. Kolejny temat, o którym tutaj chciałbym powiedzieć, to w ostatnich dniach ubiegłego roku podpisaliśmy tutaj porozumienie z gminą Andrespol w celu uruchomienia transportu pomiędzy naszymi gminami. Chodzi o taki transport prywatny, który miałby funkcjonować właśnie w taki sposób, że przejeżdżałby przez tutaj całą naszą gminę, zaczynając od Karpina, przez Kurowice, następnie Brójce, Wadzyn, Pałczew, Wola Rakowa, w kierunku Stróży i Bedonia, tam gdzie jest stacja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i następnie właśnie z Bedonia przez Andrespol do Bukowca. W Bukowcu, no tutaj przez ulicę Górną do ulicy Wschodniej i następnie przez Zieloną Górę do Karpina. Takie busy by tutaj jeździły kilka razy dziennie, będą jeździły, bo takie plany mamy, aby to właśnie uruchomić. Środki na ten cel będziemy mieli pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego, ze specjalnego programu rozwoju tych sieci komunikacyjnych. Umowę z panem wojewodą Tobieszem Bucheńskim już mam u siebie na biurku, także będzie to podpisane i ten transport będzie uruchomiony od miesiąca września. Od razu też odpowiadam na pytanie, dlaczego dopiero od miesiąca września, dlatego że zgodnie z prawem informacja o zaplanowaniu takiego transportu musi pojawić się, musi przez pół roku być zamieszczona w biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej, no i tego się po prostu nie da obejść. Także żeby zrobić to zgodnie z prawem, to my przez pół roku musimy taką informację upublicznić, no i następnie taki transport będziemy uruchamiać. Także myślę, że jest to dobra wiadomość, między innymi dla mieszkańców Pałczewa. Także no mam nadzieję, że tutaj wszystko uda nam się dopiąć na ostatni guzik i ten transport ostatecznie no będzie realizowany. Umożliwi on oczywiście również no, dojazd do po pierwsze tej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, do targowiska zlokalizowanego w Andrespolu, do budynku Urzędu Gminy, do tutaj szkół, do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowicach. Także myślę, że takie rozwiązanie no, będzie bardzo przydatne dla naszych mieszkańców. Kolejna rzecz, to chciałbym powiedzieć, że w dniu dzisiejszym
odbyło się składanie ofert na dostawę energii elektrycznej. No, dostaliśmy tutaj, z tego co dosłownie przed chwilą na biurku dostałem, zostały złożone dwie oferty, zostały tak naprawdę przeze mnie przeanalizowane, natomiast cieszę się, że w ogóle znalazły się firmy, które tutaj złożyły do nas swoje zapytania, znaczy swoje oferty. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno w dniu dzisiejszym informacja na stronie internetowej naszego urzędu na BIP-ie w zakładce postępowania przetargowe się znajdzie. Przypomnę tylko, że ten przetarg, który przeprowadzaliśmy już w ubiegłym roku, natomiast po złożeniu trzech ofert przez firmy zainteresowane tutaj dostarczaniem nam energii elektrycznej, no okazało się, że no tylko, że firma, która dała nam najniższą ofertę, odmówiła podpisania umowy z gminą z uwagi na, jak to uzasadniła, wahania cenowe na rynku hurtowym energii. Kolejne dwie firmy również nie zareagowały tutaj pozytywnie na zaproszenie do złożenia oferty, natomiast no, w związku z tym musieliśmy zorganizować kolejne postępowanie, no i mówię, w ramach którego w dniu dzisiejszym zostały pewne oferty złożone. Chciałbym powiedzieć również, że do końca miesiąca stycznia planowane jest wydanie decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej przy autostradzie A1. Chodzi tutaj o miejscowość Giemzów. No, to są plany Przypusta i Wola Rakowa. Także jesteśmy już po wszelkich uzgodnieniach, także na tym odcinku pomiędzy tą przyszłą trasą górną, czyli obecną drogą powiatową, a autostradą powstanie hala magazynowa. Chciałbym również powiedzieć, że trwa obecnie wyłożenie planu do publicznego również do końca miesiąca. Chodzi o plan w Kotlinach. Otrzymaliśmy, jeśli chodzi o plan w Kurowicach, otrzymaliśmy decyzję marszałka województwa łódzkiego w sprawie wyłączenia gruntów leśnych. Pan marszałek zgodził się na wyłączenie gruntów, tutaj, jeśli chodzi o 0,3 hektara, czyli 30 arów. Brak jest zgody na prawie 1,5 hektara. Chodzi tutaj o ten kwartał ulicy Sosnowej, w okolicach ulicy Sosnowej i Brzezińskiej. W sprawie tego planu dotyczącego Kurowic oczekujemy jeszcze na decyzję ministra rolnictwa w sprawie wyłączeń gruntów rolnych, które tam zaplanowaliśmy w ramach no tej zmiany planów. No, ostateczna decyzja będzie tak naprawdę należała do pana ministra i po uzyskaniu tej odpowiedzi przejdziemy już do kolejnych etapów, tak żeby ten plan jak najszybciej już mógł zostać uchwalony. Chciałbym też powiedzieć, że 30 grudnia, czyli dwa dni przed końcem roku, dokonaliśmy odbioru chodnika w drodze powiatowej w miejscowości Wola Rakowa. Chodzi o chodnik na ulicy Tuszyńskiej. Myślę, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna i mieszkańcy Woli Rakowej z niej na pewno skorzystają. Wiem, że zostały jeszcze pewne prace do wykonania, ale te prace już wziął na siebie tutaj pan starosta Andrzej Opala, także wiem, że jeszcze pewne rzeczy będą tam kończone, ale już tylko i wyłącznie z budżetu starostwa powiatowego. Ja przypomnę, że no, tradycyjnie, jak to bywa w przypadku innych powiatowych inwestycji, współfinansowaliśmy budowę tego chodnika środkami z budżetu gminy Brójce.
Od 24 stycznia rozpoczną się prace związane z przygotowaniem terenu inwestycji pod modernizację trasy górnej. To przygotowanie będzie polegało na wycince zadrzewień. Informacje na ten temat już zamieściliśmy na naszych stronach internetowych. No, mogą na pewno w związku z tym nastąpić pewne utrudnienia w ruchu drogowym. Będzie w momencie samej wycinki blokowany pas drogowy, natomiast mamy informację, że ten czas oczekiwania będzie najdłużej trwał 15 minut. Także to też jest taka informacja, myślę, ważna dla naszych mieszkańców. Również na tym, na tej drodze czasowo będzie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Także jeżeli będziecie Państwo się poruszać tą przyszłą trasą górną, to myślę, że albo trzeba się uzbroić w trochę cierpliwości, albo skorzystać z objazdu przez miejscowość Tadzin i potem dalej w kierunku Przypusty. Także takie rozwiązanie tutaj sugeruję. No, mam nadzieję, że te prace przygotowawcze pójdą w miarę sprawnie. Mogę również też powiedzieć osobom, które nie mają takiej informacji, że jeśli chodzi o budowę trasy górnej, przetarg wygrała na tym naszym brujeckim odcinku firma Budimex. Jesteśmy w kontakcie z tą firmą. No, deklaracje są takie, że inwestycja oczywiście ma być zakończona do końca przyszłego roku. Natomiast już o uruchomieniu przejezdności mówi się w tym momencie o jakiejś tam połowie roku, czyli no trochę wcześniej niż grudzień. Myślę, że to też jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców. No i oczywiście to wszystko może być zrealizowane tylko w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne pozwolą na to, aby te prace mogły sprawnie trwać. Także cieszę się bardzo, to też chcę powiedzieć, że wreszcie po wielu latach została tutaj uruchomiona ta inwestycja. My przez, można powiedzieć, wiele miesięcy uczestniczyliśmy w pracach projektowych. Zapewne niektórzy tutaj pamiętają spotkania, które wcześniej miały miejsce. Też były propozycje, żeby budować chodniki tylko po jednej stronie. No, w pierwszych wersjach nie były również zaprojektowane lewoskręty na tym odcinku naszym brujeckim. Także to wszystko udało nam się jakoś doprowadzić do dobrego finału. Zostało to uwzględnione. Także no, czekamy teraz już na wykonanie tego, co uprzednio zostało zaprojektowane. Chciałbym również powiedzieć, że napisaliśmy takie pismo do komendanta powiatowego policji w sprawie zwiększenia ilości patroli policji na ulicy Brzezińskiej w Woli Rakowej oraz na ulicy Rządowej w miejscowości Kurowice. No, tak jak Państwo wiecie, no, to są takie miejsca bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o ruch drogowy. Jeśli chodzi o ulicę Brzezińską w Woli Rakowej, no to tam po prostu samochody z bardzo dużymi prędkościami potrafią tutaj się przemieszczać. Jeśli chodzi o ulicę tutaj Rządową w Kurowicach, to jest tam przede wszystkim problem samochodów ciężarowych, które no dosyć po pierwsze szybko jeżdżą, a po drugie no jeżdżą bez tak naprawdę pozwolenia, ponieważ jest na tej drodze ograniczenie tonażowe. Te samochody ignorują bardzo często to ograniczenie, także mam nadzieję, że obecność policji troszeczkę tą sytuację powinna poprawić. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy tutaj po rozmowach ze starostwem powiatowym w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Rządowej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że zaproponowaliśmy rozwiązanie, aby została taka wielka poducha wyspowa zamontowana na właśnie ulicy Rządowej, jak również, żeby na dojeździe do samej ulicy, do tej części zamieszkanej, były takie wybudowane szykany, które no, zmuszałyby kierowców do zmniejszenia prędkości, tak aby po prostu ominąć z jednej i z drugiej strony te ustawione szykany.
No akurat starostwo powiatowe troszeczkę inaczej widzi, widzi ich, tą organizację ruchu drogowego na ulicy Rządowej. Po moich dwóch wcześniejszych pismach, które też wynikają z, można powiedzieć, spotkania z mieszkańcami ulicy Rządowej, no starostwo zaproponowało rozwiązanie w postaci trzech takich garbów spowalniających, pasów wibracyjnych, jak również takiego podświetlanego znaku drogowego informującego o niebezpieczeństwie. Także no mam nadzieję, że to przyjęte przez starostwo rozwiązanie spełni swoją rolę. My w najbliższych dniach po otrzymaniu tutaj środków finansowych ze starostwa powiatowego rozpoczniemy ten etap przygotowań do zmiany organizacji ruchu na tej ulicy. Chciałbym też powiedzieć, że w związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi na drogach tradycyjnie, jak co roku, pojawiły się w niektórych miejscach ubytki. Chodzi tutaj zarówno o ubytki na drogach gruntowych, jak i drogach utwardzonych. Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie przez Zakład Usług Komunalnych i ubytki są tutaj usuwane. Także no wszystkich naraz nie da się usunąć, natomiast Zakład Usług Komunalnych obecnie codziennie takie prace naprawcze dróg prowadzi. Bardzo dobra wiadomość tutaj dla naszego budżetu. 14 stycznia odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż działek rolnych w Bukowcu. Zostały wszystkie trzy działki sprzedane, które tutaj wystawiliśmy do sprzedaży. Chodzi o działki, które są przeznaczone pod usługi i budownictwo mieszkaniowe. Chodzi o pas działek w okolicach ulicy Kwiatowej, przyległy do ulicy Rokicińskiej. Także z tej sprzedaży gmina w Rójce pozyska około 1 250 000 złotych netto. Także no będą to środki, które no spowodują też zwiększenie naszego budżetu na różnego rodzaju inwestycje. Mamy również w zanadrzu kolejne działki, które będziemy chcieli sprzedać, zarówno mieszkaniowe, jak i inwestycyjne. Już na początku lutego odbędzie się przetarg na działki inwestycyjne. Zobaczymy, czym się ten przetarg tym razem zakończy. Także na pewno tutaj Państwa o tych wynikach przetargu poinformuję. Chciałbym też powiedzieć, że dostaliśmy takie pismo od jednego z operatorów sieci komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, który poszukuje lokalizacji na budowę masztu antenowego dla telefonii komórkowej. Interesują tę firmę trzy lokalizacje, a mianowicie Wardzyn, Bukowiec i Wola Rakowa. Także jeżeli Państwo macie informację, że jest gdzieś teren, który mógłby być takim terenem pod budowę masztu, to też proszę tutaj o kontakt. No my pewne lokalizacje jako gmina też zaproponujemy, natomiast myślę, że nawet jeżeli byłby to prywatny grunt, to też jest taka możliwość. Także mówię, wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt. Jak wiadomo, i tutaj nawet mieliśmy przed chwilą przykład z panem radnym Przemysławem Kulikiem, w Wardzynie ten zasięg nie jest zbyt dobry, jeśli chodzi o te usługi teleinformatyczne i mam nadzieję, że po tych inwestycjach się poprawi. Chciałbym też powiedzieć, że na koniec roku przenieśliśmy zgodnie tutaj z naszym planem i z tym, że uzyskaliśmy niższą ofertę od innego schroniska. Przenieśliśmy psy ze schroniska w Wojtyszkach do schroniska Pokochaj Cztery Łapy Katarzyna Pluta w miejscowości Niemojew.
Obecnie w schronisku jest 18 psów. Tutaj moi pracownicy nadzorowali te przenosiny, tak żeby one odbyły się w jak najlepszych warunkach dla naszych psów. Obecnie to schronisko już dwukrotnie było odwiedzone przez naszych pracowników. To nowe schronisko. Myślę, że tam warunki są dobre. Przynajmniej taka ocena tutaj była ze strony moich współpracowników. Sam również odwiedziłem to schronisko, zanim jeszcze te psy tam zostały przetransportowane. Także planujemy w najbliższym czasie też takie kontrole stanu przechowywania i opieki nad naszymi psami. A propos tego chciałbym też powiedzieć, że aktualnie przygotowujemy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na właśnie 2022 rok i też miałbym taki apel tutaj do Państwa radnych, jak i do naszych mieszkańców o pomoc, ponieważ musimy wskazać w tym programie opieki miejsce, gdzie tymczasowo będą przechowywane zwierzęta gospodarskie, które no, w wyniku tutaj działań powiatowego lekarza weterynarii no, miały być odebrane osobom, które no, źle z tymi zwierzętami postępują. Także jeżeli mielibyście Państwo jakąś informację, gdzie te zwierzęta mogłyby tymczasowo przebywać, to wielka prośba również o tutaj kontakt z referatem komunalnym z Urzędu Brójca. I na koniec chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej i w Bukowcu, i w Kurowicach rozpoczynamy kontrolę sposobu opróżniania zbiorników na ścieki. Chodzi o te przydomowe zbiorniki. Przypominam, że zgodnie tutaj z prawem każdy mieszkaniec powinien mieć podpisaną umowę na odbiór ścieków, jak również powinien dysponować rachunkami za właśnie odbiór tych ścieków przez firmy asenizacyjne. Także mówię to celowo troszeczkę wcześniej, żebyście Państwo mogli wszyscy no, informować naszych mieszkańców, jak również żeby mogli się przygotować do tego, zbierając i kompletując te dotychczasowe rachunki. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za wyczerpującą informację. Działo się przez ten czas między jedną a drugą sesją. A teraz zapraszam panią skarbnik. Przechodzimy do uchwał budżetowych. Także pani Renatko, bardzo proszę. Witam serdecznie. Na dzisiejszą sesję zostały przygotowane następujące zmiany w budżecie. Zwiększamy planowane dochody budżetowe o kwotę 1 900 000. Proszę Państwa, ta zmiana dotyczy jednej pozycji w prowadzeniu w rozdziale 616 drogi publiczne gminne w paragrafie 6090. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. I proszę Państwa, tutaj wprowadzamy promesę wstępną numer 01/2021 /67/17 Polski Ład właśnie w kwocie 1 900 000 zł. I to wszystkie zmiany, jakie zostały przygotowane po stronie dochodów. Po dokonanej zmianie dochody budżetu zamykają się kwotą 47 855 000. W tym dochody bieżące 32 353 228 zł i 8 groszy i dochody majątkowe 15 501 771 zł i 92 grosze. Po stronie wydatków również zwiększamy planowane wydatki budżetowe o kwotę 1 900 000. I zmiany dotyczą następujących pozycji. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zmniejszamy plan wydatków o kwotę 50 000. Plan po zmianie wynosi 200 000.
Następna zmiana dotyczy również wydatków w zakresie dróg publicznych gminnych, ale już wydatków majątkowych i dotyczy utworzenia nowego zadania pod nazwą budowa drogi na terenach inwestycyjnych gminy Brójce wraz z uzbrojeniem trzeci etap. I tutaj ustalamy limit wydatków w wysokości 10 tysięcy na aktualizację kosztorysu. Następna zmiana dotyczy nazwy zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja drogi gminnej ulica Folwarcza w Kurowicach. Tutaj mieliśmy zabezpieczony wkład własny do finansowania wspólnego z Polskim Ładem tej inwestycji. I tutaj zwiększamy limit wydatków o kwotę 1 920 000. W związku z tym plan na to zadanie po zmianie wynosi 2 020 000. Z tego 1 900 000 tutaj jest wprowadzona promesa, tak jak po stronie dochodowej, tak po stronie wydatkowej, w celu uruchomienia procedury prawa zamówień publicznych i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Proszę Państwa, jeszcze zwrócę uwagę, że to zadanie jest przedsięwzięciem. W związku z tym zmianie ulega również wieloletnia prognoza finansowa i w limicie wydatków roku 2022 też będzie ta zmiana i plan po zmianie wynosi 2 020 000. Następna zmiana dotyczy utworzenia nowego przedsięwzięcia, ale to już jest jednorocznego, pod nazwą modernizacja ulicy Krętej w Woli Rakowej z limitem wydatków 10 tysięcy. Tutaj na to zadanie chcemy składać wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. I proszę Państwa, następna już ostatnia zmiana, przedostatnia, przepraszam, dotyczy zwiększenia limitu wydatków na zadanie, które również jest przedsięwzięciem i które również będzie zmienione w wieloletniej prognozie finansowej pod nazwą budowa żłobka i przedszkola w Kurowicach. Tutaj mieliśmy limit wydatków 70 tysięcy, zwiększamy o kwotę 10 tysięcy, plan po zmianie będzie wynosił 80 tysięcy. I proszę Państwa, jeszcze jest ostatnia zmiana, która wynikła wczoraj w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie na zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Rakowej. Przenosimy kwotę 10 tysięcy między tymi zadaniami. I w związku z tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach będzie zwiększone o 10 tysięcy, plan po zmianie 66 tysięcy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Rakowej będzie tu zmniejszenie o 10 tysięcy, plan po zmianie 190 tysięcy. To wynikało z rozliczenia i z przygotowania wniosków o dofinansowanie na realizację tych zadań. Proszę Państwa, to wszystkie zmiany po stronie wydatków. W związku z tym wydatki budżetowe zamykają się kwotą 51 530 000. W tym wydatki bieżące stanowią kwotę 31 598 818 złotych 98 groszy i wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 931 181 złotych i 2 grosze. W związku z tym, proszę Państwa, do uchwały budżetowej zostały tylko przygotowany jeden załącznik, oprócz dochodów i wydatków, załącznik, jeżeli chodzi o zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne, które przed chwilą omówiłam te zmiany. Proszę Państwa, to wszystko, co zostało przygotowane na dzisiejszą sesję. W związku ze zmianami na limitów wydatków na dwa przedsięwzięcia, tak jak już sygnalizowałam wcześniej, zmianie ulega też wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2030, czyli prognoza roku 2022 jest zgodna ze zmianami w budżecie i limity wydatków na przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami inwestycyjnymi do zmian w budżecie roku 2022. To wszystko, co zostało przygotowane na dzisiejszą sesję. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Skarbnik, jeżeli Państwo radni nie mają żadnych pytań, przejdziemy do głosowania tych dwóch uchwał.
proszę o uchwałę. Nie widzę. Pani Krzysiu? Bardzo dziękuję. Uchwała numer 49 łamane przez 291 przez 22 Rady Gminy Wrójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wrójce na 2022 rok. Radny Banach Leszek? Tak. Tak. Braun Andrzej? Radny Braun? Jestem za. No, dziękuję. Brydonia Aleksandra? Jestem za. Brydoni Urszula, jestem za. Cąborek Magdalena? Jestem za. Derach Marcin? Jestem za. Filip Czesław? Jestem za. Gajewska Iwona? Jestem za. Jasiński Jerzy? Jestem za. Radnego Kępki nie ma. Kulik Przemysław? Kulik Przemysław? Jestem za. Dziękuję. Muras Marek? Jestem za. Pach Marian? Radny Pach? Jestem za. Dziękuję. Płóciennik Andrzej? Jestem za. Zawada Henryk? Jestem za. Stwierdzam, proszę Państwa, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wszyscy radni zagłosowali za. Bardzo proszę, następna uchwała. Do niej też nie było pytań, także przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 49 łamane przez 292 przez 22 Rady Gminy Wrójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wrójce na lata 2022-2030. Banach Leszek? Jestem za. Braun Andrzej? Jestem za. Brdoń Aleksandra? Jestem za. Brdoń Urszula? Jestem za. Cąborek Magdalena? Jestem za. Teraz Marcin? Jestem za. Filip Czesław? Jestem za. Gajewska Iwona? Ja prowadzę drugiego księdza, to będzie miała w ogóle obficie. Gajewska Iwona? Pani Gajewska? Racja. Jestem za. Tak, dobrze, dziękuję. Jasiński Jerzy? Jestem za. Kulik Przemysław? Jestem za. Muras Marek? Jestem za. Pach Marian? Za? Tak. Dziękuję. Płóciennik Andrzej? Jestem za. Zawada Henryk? Jestem za. Jak Państwo słyszeli, wszyscy radni również zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnych uchwał, a mianowicie według kolejności tam są sprawy związane... Ojej, włączyło mi się. Najmocniej. Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wrójce środków stanowiących Fundusz Sołecki. Pokrótce o tej uchwale kto opowie? Pani sekretarz, pan Krzysiu, pan wójt? Ja powiem tu dwa zdania. Dobrze, bardzo proszę Państwa. Halo, mogę? Tak, bardzo proszę Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki, podejmując do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy uchwałę, której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w danym roku budżetowym. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Natomiast uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. W skład naszej gminy wchodzi, proszę Państwa, 14 sołectw. Wyrażenie zgody na utworzenie Funduszu Sołeckiego wiązałoby się ze znacznym rozdrobnieniem środków budżetowych gminy i ograniczeniem jej możliwości inwestycyjnych. Mając na uwadze dochody gminy oraz zaplanowane inwestycje, proponuje się nie wyodrębniać środków na Fundusz Sołecki na rok 2023.
Utworzenie funduszu sołeckiego spowodowałoby konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika. Niekorzystne jest wyodrębnienie środków na fundusz sołecki również z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą dochody gminy Brójce w roku 2023 mogą być niższe niż planowane na rok 2022 i 2023 w chwili obecnej. Pomimo niewyodrębnienia środków na fundusz sołecki, gmina będzie realizowała zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Szanowni Państwo, jakieś zakłócenia? Halo? Słychać, słychać. Państwo nie słyszą? Dobrze słyszymy, tak. Ach, bo u mnie się przez moment wszystko wyłączyło. Ja też słyszę. Tak, słyszymy. Dobrze. Bo przez moment w ogóle nie słyszałam naszej pani skarbnik i dlatego... A może już pani skarbnik... Halo? Kończyłam. Pani skarbnik nie słyszy. Przez moment w ogóle wszystko się wyciszyło. No przepraszam najmocniej, ale już teraz słyszę, bardzo dobrze. Ale były przepraszam, ale były jakieś zakłócenia, ja też nie słyszałam. No były. Przez moment w ogóle wszystko mi tutaj... Chcesz mam powtórzyć, proszę Państwa? Słyszeliśmy wszystko. Słyszeliście wszystko, tak? Tak. Dobrze, Szanowni Państwo, czy są jakieś jeszcze pytania? Czy... Uwagi, jeżeli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Bardzo proszę o uchwałę w takim razie. Uchwała numer 49, łamane przez 293, przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brójce środków stanowiących Fundusz Sołecki. Banach Leszek. Radny Banach. Jestem za. Braun Andrzej. Wstrzymuję się. Wstrzymuję się. Brdoni Aleksandra. Jestem za. Brdoni Urszula. Jestem za. Cąporek Magdalena. Jestem za. Derach Marcin. Jestem za. Filip Czesław. Wstrzymuję się. Gajewska Iwona. Pani radna Gajewska, czy pani radna mnie słyszy? Jestem za. Dziękuję. Jasiński Jerzy. Jestem za. Radnego Kępki nie ma. Kulik Przemysław. Wstrzymuję się. Muras Marek. Jestem za. Pach Marian. Jestem za. Płóciennik Andrzej. Jestem za. Zawada Henryk. Jestem za. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, uchwała została przyjęta przy 11 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do następnej uchwały, a mianowicie uchwały związanej z uchwaleniem statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach. W tej kwestii, nie wiem, kto z Państwa będzie mówił. Czy... Pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest Pani kierownik, zapraszamy Panią kierownik, bardzo proszę. Dzień dobry, chciałam prosić Państwa o przyjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ostatni statut był z 2017 roku. W związku ze zmianą przepisów, które wszystkie ulegały zmianie i są nowe teksty jednolite, oraz nowymi zadaniami, które otrzymał Ośrodek Pomocy, zachodziła konieczność zmiany tego statutu i właśnie o to proszę. Ostatnia zmiana to są te dodatki osłonowe, nad którymi zaczęliśmy pracować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwo radni, jeżeli chcą zadać jakieś jeszcze pytanie, pani kierownik, czy jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania uchwalającego ten statut. Bardzo proszę o uchwałę.
Uchwała nr 49, łamane przez 94, przez 20 Barady Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brójcach. Radny Banach Leszek? Za. Braun Andrzej? Jestem za. Rdoni Aleksandra? Jestem za. Rdoni Urszula? Jestem za. Cątorek Magdalena? Jestem za. Wyrach Marcin? Jestem za. Filip Czesław? Jestem za. Zajewska Iwona? Jestem za. Jasiński Jerzy? Jestem za. Kulik Przemysław? Jestem za. Muras Marek? Jestem za. Pach Marian? Jestem za. Uciennik Andrzej? Jestem za. Zawada Henryk? Jestem za. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnej uchwały odnośnie wyznaczenia miejsc handlu w naszej gminie dla rolników z produktami rolnymi lub spożywczymi. Ktoś kilka słów w tej sprawie z Państwa? Bardzo proszę. Pani sekretarz, pan Krzysiu, pan wójt. Szanowni Państwo, czy mnie słyszycie Państwo? Słyszymy Cię. Ale może ktoś chociaż kilka słów w tej kwestii zabrałby głos? Czy my Cię słyszymy, aby Urząd Gminy od Ciebie? Tak. Tak, proszę Państwa, ja już wyjaśniam wszystko. Bardzo proszę. Halo, słyszycie mnie? No teraz słyszymy. Proszę Państwa, słyszycie mnie, dobrze. Proszę Państwa, ta uchwała została przygotowana w oparciu o ustawę z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniu w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Jest to świeża ustawa, ona weszła w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku i ustawa ta wskazuje jako obowiązek własny gminy o przygotowaniu i uchwaleniu takiej uchwały w sprawie wyznaczenia takiego miejsca na terenie gminy, gdzie rolnicy i ich domownicy mogliby sprzedawać produkty spożywcze oraz wyroby rękodzieła. Ponieważ, proszę Państwa, również ustawa wskazuje na podjęcie regulaminu takiego handlu, w związku z tym tutaj załącznikiem do uchwały jest regulamin w sprawie prowadzenia handlu przez rolników i domowników w wyznaczonych miejscach. Powiem jeszcze, bo to jest coś nowego, że taka sprzedaż jest zwolniona z opłaty targowej przez rolników lub ich domowników, także tutaj rolnicy takiej opłaty ponosić nie będą musieli. W naszej gminie jako pierwsze takie miejsce wskazaliśmy ulicę Pocztową, jest to działka numer 901/2 w Kurowicach obok kościoła. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Być może, że później jeszcze zrobimy zmianę do tej uchwały i wskażemy jeszcze jakieś inne uzgodnione miejsce wyznaczone do handlu rolników i ich domowników. Handel oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. To wszystko z mojej strony. Jeżeli jakieś pytania jeszcze, to bardzo proszę. Pani skarbnik, bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, proszę Państwa. Mogę? A, bardzo proszę, bardzo proszę. Pani skarbnik wspomniała, że handel może się odbywać w piątek, sobota, a w inne dni będzie to targowisko zamknięte, czy też będzie dostępne dla mieszkańców? Proszę Państwa, tylko piątek, sobota, zgodnie z ustawą, takie dni są wyznaczone do tego prowadzenia tego handlu. Bardzo dziękuję. Czy dziękuję jeszcze ktoś z radnych chciałby zadać pytanie albo jakąś swoją uwagę? Nie, nie widzę zgłoszeń. Jeżeli nie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Uchwała
Uchwała nr 49 łamane przez 295 przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. Radny Banach, Leszek? Jestem za. Braun Andrzej? Jestem za. Brdonia Aleksandra? Jestem za. Brdoni Urszula, jestem za. Cąporek Magdalena? Jestem za. Derach Marcin? Jestem za. Filip Czesław? Jestem za. Gajewska Iwona? Jestem za. Jasiński Jerzy? Jestem za. Radnego Kępki nie ma. Kulik Przemysław? Jestem za. Muras Marek? Jestem za. Pach Marian? Jestem za. Uciennik Andrzej? Jestem za. Zawada Henryk? Jestem za. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, radni również tą uchwałę przyjęli jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały, a mianowicie uchwały dotyczącej opłat za ścieki dowożone samochodami amortyzacyjnymi do naszej gminnej oczyszczalni ścieków. Czy w tej kwestii ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani kierownik ZUK-u. Jest Pani kierownik. Bardzo prosimy Panią kierownik. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałabym wyjaśnić, czego dotyczy uchwała odnośnie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków. Są to ścieki, które są dowożone z przydomowych szamp. Ścieki, dotychczas ścieki te, opłata za dowóz tych ścieków nie była uregulowana. Jeśli chodzi o ścieki komunalne, które dostarczane są poprzez kanalizację, to opłaty te regulują Wody Polskie i tutaj taryfę mieliśmy ustaloną. Natomiast na ścieki dowożone tymi wozami dotychczas opłata nie była ustalona. Wymagana jest w tej sprawie uchwała Rady Gminy, o co Państwa proszę. Koszt ten został ustalony na poziomie 9,50 netto za 1 metr sześcienny ścieków dowiezionych. Oczyszczenie tych ścieków jest droższe niż oczyszczenie ścieków, które płyną z kanalizacji. Wynika to z tego, że są to ścieki, które są zagnite, w których nie ma odpowiednich kultur bakterii niezbędnych do ich oczyszczenia, dlatego po dostarczeniu ich do oczyszczalni one zostają poddawane procesowi natleniania. Bez tego procesu niemożliwa byłaby dalsza obróbka tych ścieków. Zmieszanie takich ścieków ze ściekami pochodzącymi z kanalizacji bez uprzedniego napowietrzania mogłoby skutkować poważnym zachwianiem równowagi bakteriologicznej na oczyszczalni. W związku z tym proszę o ustalenie tej opłaty, która dotychczas nie była pobierana. Tyle z mojej strony. Jeżeli jakieś pytania, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o uchwałę. Uchwała nr 49 łamane przez 296 przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków. Radny Banach Leszek? Za. Braun Andrzej? Jestem za. Brdonia Aleksandra? Jestem za. Brdoni Urszula, jestem za. Cąporek Magdalena? Jestem za. Derach Marcin? Jestem za. Filip Czesław? Jestem za. Gajewska Iwona? Jestem za. Jasiński Jerzy? Jestem za. Kulik Przemysław? Jestem za. Muras Marek? Jestem za. Pach Marian? Jestem za. Dziennik Andrzej? Jestem za. Zawada Henryk? Jestem za. Stwierdzam, proszę Państwa, że uchwała została jednogłośnie. Zagłosowali za nią wszyscy radni. Szanowni Państwo, i ostatnia uchwała dzisiejszej sesji,
a mianowicie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty tego dofinansowania. I myślę, że w tej kwestii kto? Pan Krzysiu? Tak, jak najbardziej. Bardzo zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w budżecie gminy Brójce jest zapisana kwota, w tej chwili jest to około 47 tysięcy złotych, niecałe, na doskonalenie nauczycieli. Nowe przepisy prawa oświatowego dają możliwość Radzie Gminy ustalenia maksymalnej wysokości, jaką nauczyciel może uzyskać na swoje doskonalenie zawodowe. Dają również możliwość ustalenia specjalności, które są potrzebne na szkole i na które to dofinansowanie kształcenia może nastąpić, jak również na formy kształcenia. Projekt tej uchwały, on był wczoraj dosyć burzliwie dyskutowany na posiedzeniu komisji. On był również konsultowany z organizacjami związkowymi funkcjonującymi w naszych szkołach, z dyrekcjami szkół. I po tych konsultacjach ustaliliśmy, że dofinansowanie kształcenia nauczyciela na studiach podyplomowych będzie wynosiło maksymalnie kwotę 3,5 tysiąca złotych rocznie. Natomiast na kursach wszelkiego rodzaju kwalifikacyjnych, szkoleniach będzie to kwota 2,5 tysiąca rocznie maksymalnie. Jeżeli chodzi o zakres specjalności, które będą podlegały możliwości dofinansowania, będą to oczywiście te, powiedzmy sobie, przedmioty, które w tej chwili jak gdyby wchodzą do szkół, prawda, czy kładziony jest nacisk na to, aby tego typu formy kształcenia były realizowane w placówkach oświatowych, ale również zapisaliśmy tutaj w uchwale, że będzie można również dofinansowywać nauczycieli, którzy będą zdobywać jak gdyby drugą kwalifikację do nauczania drugiego przedmiotu i to również tych przedmiotów, które no od wielu, wielu można powiedzieć są podstawą funkcjonowania szkoły, tak jak powiedzmy nauka języków obcych, języka polskiego, również nowością będzie tutaj nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Tutaj jest to ukłon w stronę osób, które powracają na przykład z zagranicy i dzieci, powiedzmy sobie, które wychowywały się przez dłuższy czas za granicą, no tego języka polskiego zbyt dobrze nie znają, jak również dla dzieci obcokrajowców, którzy mogą się na naszym terenie pojawić i będą zapisane do polskich szkół, do naszych szkół. Również postawiliśmy tutaj na dofinansowanie nauczania tych przedmiotów ścisłych, bo okazuje się, że zaczyna brakować nam nauczycieli w naszych placówkach oświatowych. W związku z powyższym to zdobycie drugiego kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu jest jak najbardziej konieczne. To z mojej strony może to wszystko. Gdyby były jeszcze pytania ze strony Państwa, to będę starał się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czesław Filip. Tak, miałbym pytanie. Rozumiem, że te opłaty by wynikały z tego, że musiałyby się mieścić w limicie tych 47 tysięcy, bo jeżeli by przekroczyło, to co dalej? Tak, jak najbardziej. My mamy ustalone to, co powiedziałem na początku, kwotę w granicach 40, to jest 46 900 zł. Ta kwota jest podzielona
na poszczególne szkoły w zależności od ilości zatrudnionych nauczycieli. Macie to Państwo opisane w załączniku numer 1 do tejże uchwały. Mogę to dla przypomnienia powiedzieć, że na przykład zespół przedszkolny w Bukowcu ma do wykorzystania 21 882 zł. Szkoła podstawowa w Kurowicach łącznie z Wolą Rakową 25 050. To są kwoty określone w budżecie i zgodnie z regułami wydatkowania środków budżetowych szkoła nie może przekroczyć tego limitu. To o tym, kto otrzyma to dofinansowanie i w jakiej wysokości zdecyduje dyrektor szkoły. Myślę, że dyrektorzy szkół mają opracowane już jakieś swoje własne plany dokształcania, prawda? Znają potrzeby swoich placówek oświatowych i będą kierować na szkolenia tych nauczycieli, no, od których oczekują, powiedzmy sobie, pracy na określonym stanowisku. Myślę również, że wysokość tego wynagrodzenia, przepraszam, wysokość dopłaty do kursu też będzie ruchoma, bo my tutaj w naszej uchwale określiliśmy maksymalną wysokość tejże dopłaty. Natomiast o tym, czy to będzie 3,5 tysiąca na przykład, czy to będzie kwota niższa, będzie decydował dyrektor, a w stosunku do dyrektora wójt gminy. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli reasumując, my ustaliliśmy górną granicę dofinansowania. Natomiast jeżeli dyrekcja będzie uważała inaczej, to wtedy nauczyciele dostaną mniej na to szkolenie. Tak, tak jak najbardziej. Jeszcze radny Płóciennik w tej kwestii widzę. Bardzo tak, proszę. Tak, proszę Państwa, widzimy, że w szkole następują pewne zmiany. To wynika z pracy może z planów Ministerstwa Edukacji w naszym kraju. W związku z tym, że te zmiany następują na nauczycielach, wymagane wręcz jest szkolenie, dokształcanie się. I teraz mam tutaj pytanie do pana Krzysia, który nam referował to zagadnienie. Czy te środki, które gmina przekazuje z własnego budżetu, czy nie możemy się ubiegać właśnie z ministerstwa o refundację tych kosztów, jakie poniesiemy w związku z tym doszkalaniem tych nauczycieli? Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o, my mówimy o środkach rezerwowanych z naszego budżetu, natomiast istnieje bardzo dużo właśnie różnych grantów, różnych konkursów, prawda, gdzie środki są również na to przekazywane do szkół i szkoły z tego korzystają. No, niemniej jednak, tak jak powiedziałem, są to generalnie te granty na doskonalenie nauczyciela i dotyczą w większości wypadków tych zadań, które do szkoły wchodzą po raz pierwszy, prawda, to co pan radny powiedział przed chwilą, prawda, że zmienia się program nauczania i w związku z tym pojawiają się nowe przedmioty i myślę, że w ślad za tym również pojawiają się jakieś granty, czy są organizowane, powiedzmy sobie, darmowe szkolenia, czy też szkolenia, powiedzmy sobie, za jakąś tam odpłatnością. Natomiast my mówimy o funduszu dokształcającym nauczycieli w tych dziedzinach, w tych specjalnościach, które wynikają generalnie z naszych potrzeb. I myślę, że raczej trudno byłoby tutaj zdobyć środki na przykład na dokształcanie nauczyciela, powiedzmy, matematyki czy języka polskiego, a w naszym wypadku takie potrzeby szkoły posiadają. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, uchwała numer 49/297/22 Rady Gminy Brójce z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także form i specjalności kształcenia objętych
dofinansowaniem w roku 2022. Przechodzimy do głosowania. Radny Banach Leszek. Jestem za. Braun Andrzej. Jestem za. Brdoń Aleksandra. Jestem za. Brdoń Urszula. Jestem za. Cąporek Magdalena. Jestem za. Derach Marcin. Jestem za. Filip Czesław. Jestem za. Gajewska Iwona. Pani Gajewska. Pani Gajewska Iwona. Jestem za. Jestem za. Dobrze. Jasiński Jerzy. Jestem za. Pana Kępki nie ma. Kulik Przemysław. Jestem za. Muras Marek. Jestem za. Ach Marian. Jestem za. Uciennik Andrzej. Jestem za. Zawada Henryk. Jestem za. Stwierdzam, proszę Państwa, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, takim to sposobem wszystkie dzisiejsze uchwały, które zostały przeznaczone na dzisiejszą sesję, żeśmy tutaj już przegłosowali. Także jest punkt 7, interpelacje radnych i wolne wnioski. Czy ktoś z koleżanek, kolegów radnych chciałby złożyć interpelację pisemną bądź ustną? A tak, bardzo proszę, pan Leszek Banach, zapraszam. Panie Leszku, widziałam zgłoszenie do rozmowy. Nie, cofnęła się rączka. Szanowni Państwo, nie widzę żadnych tutaj interpelacji ani wniosków. Ja tylko chciałabym, proszę Państwa, powiedzieć, że dowiedziałam się, że wczoraj do Kurowic przyjechała nowa karetka Mercedes Sprinter. Nowa, prosto taka, czyli gmina Bójce, dwa samochody strażackie, teraz nowa karetka. Dobrze, że jest nowa, no żeby nikomu nie była potrzebna, ale jak już będzie, to nowy. Ale czyja to jest nowa karetka? Kto ją zakupił? Tą karetkę została zakupiona przez Szpital Powiatowy w Tomaszowie, który tutaj obsługuje naszą gminę. Podpisana jest umowa ze starostem. W Kurowicach te karetki już stacjonują od wielu, wielu lat. No, wcześniej, no ja widzę te karetki, bo jak byłam czasami na parkingu, no to już bo ta poprzednia karetka była bardzo wysłuchana. Dostali i przeznaczyli tutaj właśnie na teren naszej gminy nowego Mercedesa. Dzisiaj dzwonił pan dyrektor, żeby po prostu poinformować, dlatego chcę tutaj Państwa radnych poinformować i Państwa mieszkańców, którzy słuchają, a karetkę można sobie zobaczyć, jak nie wyjeżdża, to stoi w Kurowicach przed ośrodkiem zdrowia. To tyle. Bardzo proszę, radny Filip. Pani radny Filip, widzę zgłoszenie. Nie wyłączy. Tak. A, nie wyłączy. Tak. Korzystając, że pani kierownik tutaj nas słucha zakładu komunalnego, chciałbym zgłosić na drogach, czyli ulica Kwiatowa, tam takie wyrwy dość poważne są, na górce głównie, to jest jedna, i na drodze dolnej do oczyszczalni, tam, no, tam są duże rozlewiska wody i w tym momencie tam by należało uzupełnić sztucznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja mam tylko pytanie odnośnie, bo jak Państwo wiecie, od wczoraj pan minister zdrowia zarządził, że urzędy przechodzą na pracę zdalną. Pytam o kasę. Jak będzie funkcjonować kasa? Czy mieszkańcy będą mogli do kasy gminnej wejść, czy będzie tak jak kiedyś, że na razie do kasy nie będą wchodzić? Panie wójcie, to tak już wychodzę z pytaniem do przodu, ale wiem, że mieszkańcy będą pytać, więc... Bardzo proszę. Odpowiadając na to pytanie, też tutaj myślę, że tak jak wszyscy czekamy na informację, na rozporządzenie w sprawie no, dalszego trybu funkcjonowania tutaj w administracji rządowej, jak również innych jednostek. Także zobaczymy, co w tym, znaczy w tym rozporządzeniu zostanie opisane. Także na ten moment żadnych zmian nie wprowadziliśmy. No, kasa pracuje w takich godzinach jak dotychczas. Natomiast jeżeli okaże się, że no są jakieś takie przepisy prawa, które będą nam nakazały ograniczenie tego funkcjonowania, no to będziemy najprawdopodobniej musieli też jakoś na to reagować. Na ten moment pracujemy w takim trybie jak dotychczas. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Szanowni Państwo,
Nie widzę zgłoszeń, dowolnych wniosków. W takim razie, proszę Państwa, sesja 49 dobiegła końca. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Życzę miłego dnia, mimo tej takiej bardzo strasznej pogody. Teraz się uspokoiło, ale było bardzo nieciekawie. Mam nadzieję, że drogi wszystkie tam będą posypane, odświeżone, jak zawsze w naszej gminie. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo.